Podaną liczbę zapisaną w systemie binarnym zapisz w systemie dziesiętnym. Przepiszmy naszą liczbę. Każdą z cyfr naszej liczby będziemy mnożyć przez 2 do odpowiedniej potęgi. Zaczynając od końca, mam tutaj 2 do potęgi zerowej. Następnie mamy 2 do potęgi pierwszej, 2 do potęgi drugiej, 2 do potęgi trzeciej, 2 do potęgi czwartej, 2 do potęgi piątej, 2 do potęgi szóstej oraz 2 do potęgi siódmej. Pomnóżmy każdą z cyfr przez odpowiednią potęgę, a następnie wyniki do siebie dodamy. Czyli dostajemy 1 razy 2 do siódmej, dodać 0 razy 2 do szóstej, dodać 0 razy 2 do piątej, dodać 1 razy 2 do czwartej, dodać 1 razy 2 do trzeciej, dodać 1 razy 2 do drugiej, dodać 0 razy 2 do pierwszej i dodać 1 razy 2 do zerowej. Dostaniemy. Z pierwszego wyrażenia oczywiście zostaje nam 2 do siódmej. Widzimy, że wszędzie, gdzie były zera, te czynniki nam znikają. Wszędzie będziemy mieli 0. Kolejny czynnik to jest dopiero 2 do czwartej. Dalej mamy 2 do trzeciej. 2 do drugiej. I ostatni, przedostatni czynnik. Tak, tutaj mamy, z tego to nam się wyzeruje i zostanie nam jeszcze 2 do zerowej. Obliczmy. 2 do potęgi siódmej to jest 128. 2 do potęgi czwartej to jest 16, 2 do potęgi trzeciej 8, 2 do drugiej 4 i 2 do zerowej 1. Dodajmy nasze czynniki. Dostajemy 157, czyli taka liczba w systemie dwójkowym daje nam taką liczbę w systemie dziesiętnym.